Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, pobiłem pandę. Także jeszcze na sam start możecie zostawić sobie łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobrze, więc już wam tłumaczę, co dokładnie się stało. No i tak jak widzicie, w tym momencie na swoim głównym koncie w Brawl Stars mam 73 731 puarków. Przez ostatnie dwa dni naprawdę bardzo ostro pushowałem, no i wbiłem prawie 2000 puarków. No i tak jak widzicie, w tym momencie po tytule w sumie pobiłem pandę, jeśli chodzi o końcowe puarki. Wchodzimy sobie tutaj właśnie w topkę polską. Zobaczmy, na którym właśnie jest tym miejscu, no i na którym miejscu jest panda. Udało się to właśnie zrobić, ponieważ panda mnie wyprzedzał przez naprawdę bardzo długi czas. Obecnie jestem na miejscu 125, a panda jest na miejscu 133, także pobiłem go o tutaj ponad już 500 puarków, także myślę, że niedługo również będę sobie wbijał 80 tysięcy. No i co najważniejsze, w sumie wbijam to tylko i wyłącznie na trójkach. Nie gram na żadnych innych trybach, macie w tym momencie jakiegoś screena, nie wiem, sprzed dwóch dni albo sprzed trzech dni, jak właśnie wyglądały moje winy właśnie solo oraz duo oraz właśnie winy na trójkach. Przez co możecie sobie w sumie zobaczyć, na jakich trybach w sumie to wbijam. No i teraz pokażę wam szybko, jak wyglądają jeszcze moje postacie. Mamy tutaj 1500 puarków na El Primo, 35 rank na Barley'u, na Sandy. No i przy okazji tutaj pokażę wam do jakichś losowych postaci, nie wiem, budowę, żebyście mogli sobie również to zobaczyć. Mamy tutaj Colette, Angelo, Eevee, Larego i Lori. Mamy Amber, Jackie, Hanka, Charlie, Lou, Squeaka, Nite, no i tak tutaj właśnie wam to przewinę, jak to tutaj wygląda. Niestety na Melody wbiłem 31 rangę, no i troszeczkę spadłem, no i to w sumie nieważne. Tak tutaj wszystkie postacie wyglądają. Mam naprawdę bardzo dużo postaci wbitych na 900, no i oczywiście na tym będę się tutaj skupiał. Wbiłem sobie również, nie wiem, tutaj Janet oraz Willow, czyli postacie, którymi za bardzo nie grałem. Tutaj również sobie odrobię Mr. P, na którym, tak jak widzicie, mam 32 rangę oraz 800 puarków. 32 ranga wbita ponad 3 lata temu, także naprawdę bardzo dawno już temu. Mamy tutaj Otisa również wbitego na 800 oraz w końcu wbiłem tą Mandy, na której bardzo długo nie miałem nawet 20 rangi, no ale wczoraj wbiłem sobie właśnie tutaj 25 rang. Wbiłem również Bonnie, no i tutaj zostały mi takie postacie do wbicia na 800. Mamy Daga, mamy Draco, Franka, 8-bita, Pam, Chucka, mamy również Sama oraz na samym końcu mamy jeszcze Lili. Także tak obecnie wygląda moje postacie w Brawl Stars. Następnym moim celem jest, uwaga, wbicie się do najlepszej setki graczy w Polsce pod względem ilości puarków. No i zobaczymy sobie, ile właśnie tutaj tych puarków potrzebuje, żeby w tej setce tej najlepszych graczy być. No i obecnie jestem na miejscu 125 w Polsce, także potrzebuję tutaj 25 miejsc, żeby właśnie na tym miejscu setnym być. No i uwaga, ile puarków dokładnie muszę tutaj wbić? No i miejsce setne ma tych puarków 74 868, także muszę wbić tutaj troszeczkę ponad 1000 puarków. Daj, mamy, nie wiem, Zeta Nowy nawet tutaj jest na 99 miejscu, więc muszę wbić 1100 puarków około. No i myślę, że na spokojnie mogę sobie to wbić z samych właśnie lowów, ponieważ mam tutaj Sama, na którym mam bardzo mało puarków, Lili, 8-bita, Pam, Chucka. Chuck to jest naprawdę bardzo łatwa 300 ranga, także tego Chucka muszę sobie oczywiście tutaj kiedyś wbić na jakimś hejście. Daj, mamy Franka, który również będzie właśnie po nowym update'cie naprawdę bardzo mocny, także tego Franka również sobie będę wbijał, być może nawet na 35 rank, ponieważ będzie naprawdę bardzo, bardzo mocna postać. No i mamy oczywiście Draco, na którym również naprawdę bardzo łatwo wbiję sobie 1000 puarków, także myślę, że na spokojnie jakoś w tym tygodniu jeszcze sobie tą setkę najlepszych graczy właśnie w Polsce wbiję, myślę, bez większych problemów. No i teraz pokażę wam jeszcze, jak wyglądają obecnie rangi pandy właśnie na jego koncie, ponieważ ostatnio dostałem naprawdę bardzo dużo głupich w sumie komentarzy, ponieważ wstawiałem na społeczności właśnie screen tutaj tego profilu, na przykład jaki robiłem właśnie progres w danym dniu. No i niektórzy komentowali, że panda nadal ma właśnie więcej puarków, więc właśnie tutaj zobaczymy jego profil. No teraz już właśnie po odcinku wiecie, że tych puarków ma ode mnie mniej, no ale jednak zobaczymy sobie, jak wyglądają obecnie jego rangi oraz jak ma właśnie wbite dane postacie. No i mam tutaj jakieś postacie na 30 rangach. Tutaj maniłem Lili na 900, na której ja mam obecnie 500. No i zobaczymy sobie, ile ma właśnie na najniższej postaci. No i najniższą postacią na koncie u pandy jest, uwaga, Kiełek, na którym ma 800 równe puarków. No i dalej praktycznie na wszystkich postaciach mamy, no można powiedzieć, 900 puarków, 850 to jest tak troszeczkę mniej, no ale jednak praktycznie na wszystkich mamy tutaj 900. No i ja już tego pandę wyprzedziłem o prawie 500 puarków, no a nadal mam naprawdę bardzo dużo postaci wbitych na niskim poziomie puarkowym, ponieważ postaci bez 25 rangi nadal mam tutaj, uwaga, 5, 6, 7, 8 postaci bez 25 rangi, jeśli chodzi o puarki obecnie wbite.
Także no jeszcze bardzo dużo tej puszowania przede mną. No i myślę, że 80 tysięcy sobie również powinienem na spokojnie wbić. Nie wiem, w jakieś 2 tygodnie myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Ponieważ jednak naprawdę bardzo fajnie te puarki tutaj idzie wbijać. Ogólnie muszę sobie ulepszyć tutaj te postacie, na których nie mam jeszcze 11 poziomów. Także możecie mi dać w sumie sugerować w komentarzu, od jakich postaci mam zacząć. Będę wam oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny. No i dzisiaj myślę, że również sobie wbiję, nie wiem, 74 tysiące puarków. No i zrobię z tego jutro odcinek. Ponieważ jednak myślę, że takie odcinki będą całkiem ciekawe. No i muszę sobie wbić tego 8-bita oraz Chucka. Tylko nie wiem, czy jest mapka. Mamy mapkę Kostnica. No i na tej mapce myślę, że Chucka również sobie mogę wbić na 1000. Także nie wiem jeszcze, jaki odcinek będzie jutro. Ale ogólnie planuję robić właśnie tygodniowy maraton. Czyli codziennie będą się właśnie pojawiać filmy z puszowania. Mam nadzieję oczywiście, że takie coś wam się spodoba. Myślę, że również możemy sobie w dzisiejszym odcinku jedną gierkę zagrać. No i zagram sobie właśnie na solo Dagiem. Czyli być może właśnie tutaj dostanę jednego winka na solo. No ja myślę, że to i tak nie będzie o niczym świadczyć, ponieważ teraz gram tylko i wyłącznie trójki, żeby właśnie ludzie tutaj nie pisali, że jestem jakimś Windraiderem. No i ogólnie planuję nagrać odpowiedź, w sumie reakcję na film Toriego na temat Windraiderów, czyli był to film, że bodajże Zorlu zniszczył Brawl Stars czy coś takiego. No tak jak pewnie wiecie, Tori nie należy oczywiście do najlepszych graczy Brawl Stars. Ma on bodajże 20 tysięcy puarków, 1.30 rangę, która była całkowicie Windraidowana, ponieważ wszystkie mecze miał tak właściwie oddawane, na co są oczywiście w sumie dowody, ponieważ wbijał to na live, no i wbijał tam bodajże tego Spike'a, no i wszyscy mu w sumie mecz oddawali, no i nic, nie musiał grać, więc to również jest oczywiście untradowanie, także myślę, że wypowiadanie się na takie tematy przez osobę, która za bardzo nie ma pojęcia, no to nie jest według mnie na miejscu, no ale zobaczymy właśnie, czy taką reakcję nagram. Myślę, że mogę w sumie coś takiego zrobić, dajcie znać, czy byście coś takiego chcieli sobie obejrzeć. No i teraz tutaj niestety prawie zginąłem od bazy, ale na szczęście właśnie udało się go tutaj podjechać. Zobaczymy, ile sobie gierek w dzisiejszym odcinku zagramy. Jeśli to uda się wygrać albo zająć jakieś dobre miejsce, no to myślę, że nie będziemy nic więcej sobie tutaj grać. No i zobaczymy, mam tutaj szelkę, mam jednego hita do ulta, jeden strzał i będę miał właśnie tego hot doga, przez co będę miał 2 życia. Okej, tutaj El Primo sobie zabija sama, zostało 6 osób. Tutaj szelka we mnie teraz z dislike'iem tutaj sobie spami. Okej, ja sobie tutaj podjadę, myślę, bez większych problemów. Się tutaj zakręca może nawet z tym Rico. Tylko czy on będzie chciał team? Raczej nie będzie chciał. No kurde, fajnie by było, jakbym tutaj przejął środek. No ale myślę, że może być jednak tutaj troszeczkę ciężko. No okej, zobaczymy. Mam tutaj 5 par cubesów, zostało 5 osób. Na środku mamy El Primo, który ma tych cubesów 7. Okej, no i teraz muszę sobie go tutaj jakoś podjechać. Okej, no i teraz przejąłem środek, ponieważ on ma tylko 7 tysięcy życia. No i okej, to wygląda w sumie całkiem spoko teraz taka gierka. Tutaj teraz ta szelka powinna do mnie podejść. No i za chwilkę sobie ją wyjaśnimy. No teraz ten El Primo powinien zginąć, ponieważ dostanie właśnie fokus od tej szelki. No i zobaczymy. W sumie ta mapka na solo jest całkiem spoko, także myślę, że Daga sobie na 1000 również mogę tutaj wbić, albo na jakieś 800 chociaż, ponieważ staram się najpierw wbijać wszystkie postacie na 800, no a później właśnie będę sobie wbijał jakieś tysiaki. Także oczywiście codziennie będę musiał sobie tutaj naprawdę bardzo dużo grać. Obecnie nie wiem w sumie ile gram, tak dziennie. No myślę, że jednak z 4-5 godzin będzie. No oczywiście z czasem będzie to więcej, jednak chcę szybko wbić te 100 tysięcy puarków. Okej, no i teraz raczej powinienem tutaj wygrać sobie na tego El Primo. Okej, używam sobie jeszcze gadżet, no i udało się go w tym momencie zabić. Także dostajemy tutaj, uwaga, plus 10 oraz plus 5 za zwycięską passę. Także łącznie mamy tutaj plus 15 puarków. Tutaj Adiluzak mnie zaprasza. No sobie go jednak odrzucimy. Zobaczymy w sumie, co on tutaj chciał wbijać. Może jakiś 35 rank sobie tutaj dobijemy. Co on tutaj chce wbijać, zobaczymy. Mamy tutaj, no nie wiem w sumie, co on chce wbijać. Okej, przyjmiemy w sumie jego zaproszenie. Mamy tutaj jakieś tysiaki, a w dzisiejszym odcinku będzie to już na tyle. Jeśli wam się spodobał, no to możecie stawić tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i do następnych filmów. Cześć!